Witam serdecznie i zapraszam na odcinek z cyklu Historia ze zdjęcia. Przedstawię Państwu fotografię związaną z II wojną światową. Wojna zostawiła ogromne piętno na tych kobietach, zabrała im marzenia, bezpieczeństwo i nadzieję na lepsze jutro. Zacytuję Państwu przysięgę Armii Krajowej. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i Zbawiciela. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie i mej Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mojego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało. Przysięgę taką składali wszyscy chcący walczyć o Polskę z ramienia Armii Krajowej, konspiracyjnego Wojska Polskiego. Nie brakowało w niej dzielnych kobiet, zrzeszonych głównie w tzw. Wojskowej Służbie Kobiet. Wojskową służbę kobiet objęte były kobiety, które pełniły służbę w Armii Podziemnej. Walczyły z wrogiem, ale także pełniły funkcję w łączności, w służbie sanitarnej, wartowniczej, przeciwpożarnej i transportowej. Wojskowa służba kobiet działała w ramach zorganizowanego na obszarze Pilzna oddziału Armii Krajowej o kryptonimie Pocisk. Kobiety szkolone były do walki, ale też do realizowania różnorakich zadań administracyjnych. Komendantem Wojskowej Służby Kobiet została Bronisława Węgrzyniak, pseudonim Anka. Zajmowała się łącznością, ale nie tylko, bo także z organizowaniem żywności, na przykład pieczeniem sucharów dla księżnej Jabłonowskiej, pseudonim Rzepicha, która przekazywała suchary dla więźniów do hitlerowskich obozów pracy przymusowej w Pustkowie. Ważną funkcję pełniły łączniczki, które dobierano bardzo starannie. Musiały spełnić kilka warunków, między innymi być spostrzegawcze, dokładne i zapamiętywać najważniejsze informacje. Najważniejszą funkcją, które pełniły, to pomoc żołnierzom, którzy ucierpieli podczas wojny. Zawsze pomocne i pełne współczucia. Pomagały jak tylko mogły. Organizowały punkty sanitarne oraz potrzebny sprzęt, leki i materiały opatrunkowe. Śmiało można powiedzieć, że odznaczały się heroizmem, odwagą i altruizmem. Na przedstawionej fotografii widzimy personel szpitala polowego 3. Zgrupowania Armii Krajowej. Maria Kwiecińska, Helena Stopa, pseudonim Konkol, Maria Procner, pseudonim Bławat, Maria Hołyś, nalepka, pseudonim Frania, Janina Śliż-Gola, pseudonim Westalka, Maria Cichowska, pseudonim Magda, Janina Kleczkowska, pseudonim Zaza. Na zdjęciu pojawia się także postać doktora Jana Szymaszka, pseudonim Lancet. Okres okupacji i warunki okupacyjne bardzo ograniczały udzielanie pomocy medycznej. Uzgodniono, że lekarze i osoby znające się na udzieleniu pomocy będą szkolić dodatkowy personel medyczny. W Dębicy właśnie dr Jan Szymaszek został wykładowcą takiego kursu. Na takie zajęcia zostało wytypowane 10 dziewczyn z Pilzna. Po przeprowadzeniu kursu dr Szymaszek prowadził nadal indywidualne szkolenia dla sanitariuszek. Nabyte na kursie umiejętności sanitariuszki przekazywały dalej kolejnej grupie dziewcząt. Zdjęcia zostały udostępnione przez panią Małgorzatę Grzybowską. Serdecznie dziękujemy.